Nagrywam dzisiaj ostatni odcinek Przysięgam. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czechu-Czechowski. Witam was w kolejnym, moi drodzy, odcinku z gry Life is Strange Before the Storm. Na samym starcie przypominam łapkę w górę, komentarzach oraz o subskrypcji tego kanału. Wszystkie linki znajdziecie w opisie potrzebne. Też możecie sobie Life is Strange ogólnie zobaczyć, jedynkę. Tylko chyba nie na tym kanale, ale... O kurwa. Dziwne zarządzaniem opatrzona fortuna wszystkich... Dobra, chuj z tym. Na czuje lecimy. Będzie git. Chloe, sztuka się zaczyna, mamy super miejscówki, gdzie jesteś? Zobaczysz. No ta. Zapomniałem. Enkodowanie przyciążone. Będę ciągle to napisane. To chyba nie jest dobrze, że jest enkodowanie przyciążone, ale to chyba ze względu na dysk. It's... Bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. Oh, that's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. Siema, to ja spierdalam. Hey, I sat here yesterday. Czekaj, idę sobie pobadać scenę. I'm definitely supposed to do something with this. I want to play her part. No, za duża to jest łatwa dość rola. Ugh, that killed my eyes. Ale jest tragedia. Se tak patrzę, więc co zrobiłem, kurwa. Okrążyłem se wszystko. Rozmawiaj. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless. Generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Nie wiem. Yea, I have pointed thy tempest, and forsooth, it was the pointiest tempest I ever. Pointed. The pointiest? Then I'm well assured. The king's own ship lies pierced upon this storm. Well done. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and... cried. Piekło. Nie wiem. Cried. Hell is empty and all the devils are here. Yes. Tak? But are they, Ariel? Co ty gadasz? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Tak, do wraku, do wraku. Nie, nie, żartowałem. Tak, tu usiąść muszę. How now, capricious friend? Thou art not done. If thou art tired, thou must needs repose. Yeah, I'm tired. Tired of this play bullshit. I need a breather. I wonder where Wells is sitting.
I bet I could sit here for half an hour and he'd still be too afraid to do anything. Keaton's not doing anything either. I wonder how many people are waiting for someone else to do something. Man, this crate is awesome. To nie mieliśmy tu usiąść? Że ten... No to nie, nie, żartowałem. Tutaj nie. O, kurwa, ja się tłum zebra. Staj, nie. Nie tu, co teraz? Panie... tak. O. Sick lightning. I bet Elamon could cast that. A to co? Kuracja. Do wraku nie? Do niej też nie? Co ja mam robić? Absolutna tragedia. Spierdzielam stąd, nie da się. Wrak! Tu wejdę po wraku! Tak! Not a hair perished, and as thou badest me, I have dispersed them about the isle. Kubkami, grupkami, słupkami. In groups. What's Juliet's ETA? Ariel, thy charge exactly is performed, but there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? Wolność. My liberty. Indeed. O, tak? Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line, is it? What's going on? Yeah. But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend. Want to find for find but a little longer, I beseech. Continue in thy service to my schemes. And when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty is forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Thanks, Chloe.
Well done. An admirable effort. And the ending? Absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Was that real? Heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! As wicked do as e'er my mother brush with raven's feather from unwholesome fen, drop on you both. A southwest blow on ye, and blister you all o'er. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Oh ho, oh ho! Would it had been done! Thou didst prevent me, I had peopled else this isle with Calibans. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Where should this music be? In the air or the earth? This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break, their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all overthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Swoją drogą, niektórzy tak naprawdę klaskają. Znam takich. Znałem. Kiedyś. Pewnie znajdzie się taka osoba. Tylko jakoś tak... Rzadko się widzi, żeby ktoś klaskał. W codziennych sytuacjach raczej nie jest tak, że... You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Sztuka to sztuka. W sumie nigdy nie lubiłem takiej sztuki. Znowu to laska. Next to me.
Dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You know, you. Like, seriously, I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. True. So, first timer. Że nie wiem, nigdy nie występowałem, ale. Żyło mi? A co powiedział? O coś zapytał, ale nie pytam. Just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Słodko. No, strasznie cute. Teraz przyjeżdża ich auto. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Może? Maybe. It's not like I do this all the time. You'll figure it out. But you don't even know what shape it's in. I don't need to, because I know you, and I know what you're capable of. In other words, we've got transportation covered. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Twoja mama cię potrzebuje. Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Right. Of course you don't. Pewnie jakbyśmy z Nikki to i tak za tydzień byśmy byli już na wszystkich poszukiwanych. O, nie to. I didn't like being a criminal as much as I thought. You're more of a hero than I think you realize. I think you're high right now. I'm no hero. We'll see. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? Nie możemy sobie jakieś zrobić wycieczki na tydzień, albo coś. Drama queen. Where are we going? You tell me. Czemu autem, nie możemy pociągiem? Does Chloe Price plus Rachel Amber equal?
Nowy Jork? Los Angeles. O kurde. Nowy Jork, Los Angeles. Ona się urodziła w Nowym Jorku, do Nowego Jorku. New York City. Obviously. 3 a.m. You and me outside some cafe on St. Mark's, shoving pizza in our mouths and shouting Broadway songs with 10 people we just met. And this cute guy in horn-rimmed glasses will pass by and see you and slow down. Yeah. Okay. He'll be like, "Wanna split a cab?" And I'll be like, "Back off. She's with me." You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? True. W nocy tak zawsze jest. Też wyrywałem w nocy chodzić. Może jak się ściemniło, to w nocy wszystko było możliwe. It's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Czekaj się, widzowie. Czemu mi myszka przestała działać? How about, Oh. Is that convincing enough? Yeah. Holy shit. Right? What is this stuff? I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff for my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. That sounds perfect. Ale perfekcyjnie zniknę. Moja morda znikła z ekranu. Muszę sobie przycisk zostawić, żeby tak na jeden przycisk po prostu znikało. Bo czasem to są takie sceny po prostu, które o wiele lepiej się jakby ogląda
bez czyjejś twarzy, no nie? Albo komentarza. Tylko tak cinematic sceny. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Tak było. Tak jest. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Nie jestem głodna. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Mrs. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... that I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i może zobaczymy sobie dziennik na końcu. Demon. Wystarczy spędzić z Demonem Marikiem tylko chwilę, bo od kiedy miłuje pokój, pielęgnuje w wolnych chwilach ogrody, kocha jednorożce i tęcze. Lubi też łamać innym czepki, same proste uciechy. Tak właściwie to nie wiem o nim za wiele. Wiem, że ściąga długi. Jego imię wypisane jest na ścianach w tartaku i boi się go nawet Frank. Sądzę, że ze sobą współpracują, ale w przeciwieństwie do Franka, Demon stwarza realne. Wydaje mi się, że wszyscy w tartaku go znali, ale gdy o niego wypytywałem, milkli tak szybko, jakby coś utknęło im w gardle. Trzeba być niezwykłym zwyrolem, by przerażać na śmierć całą śmietankę przestępczą w Arcadia Bay. Jedno jest pewne, ten koleś przyciąga kłopoty jak magnes. Dobra, mamy też SMS-a. Od Steph. Słyszałem, że grałaś w burzy. Daj to niezłą rolkę. Wiesz, że wszyscy mówią, że przedstawienie było świetne. Otrzymujesz medal za dobre uczynki. Zdru jest ok? Mikey da ci wkrótce znać przed SMS-a. O cholera, powiedz im, że trzymam kciuki. Dobra, jeszcze mam dziennik. Tylko nie do końca pamiętam, którą stronę. 14 chyba czytaliśmy. 15 czytaliśmy. No i tutaj jest 16, 17, 18 i 19. Kurwa, pamiętasz tę prostą robótkę dla Franka, o której mówiłam? Tak, guzik. Najpierw zwinałem klucze Samuela, a potem miałem problemy, żeby przejść obok Skipa. W końcu go wymęczyłam tak, że wyżył się na Wellsie. Źle mi z tym, ale musiałem tam wejść. Trochę zboczyłem do pokoju Eliota i poczułem jego wiersze. Gość coś czuje chyba do mnie, miło mi chyba. W każdym razie znalazłam hajs, ale wtedy zjawił się Drew i Mikey, a za nim psychoszef Franka Demon. Spotkałaś kiedyś kogoś, o kim wiedziałeś, że lepiej nie zadzierać? Ja nie, aż do dzisiaj. Demon zaczął napierdalać Drew, aż ten wisiał mu hajs.
Zostałem z Mańki, jak prosił Dru. To było przerażające. Demon chyba rozwalił Dru oko. Potem oddałam Dru kasę za się dla Franka, aby oddać Demonowi. Czułam, że tak trzeba. To było tak bardzo bardzo pojebane. A wiesz, co było najbardziej pojebane? Że brałem w tym udział. Chloe, oddająca co twoje. Gdy już mi się zdawało, że ten tydzień nie może być bardziej dramatyczny, zaraz wróć. Zgadnij, kto chciał napaść Rachel i podjebać jej rolę. Nie martw się, Rachel i ja obróciliśmy to tak, że Victoria sama wypija piwo, którego naważyła. Dosłownie. Niestety to nie koniec dramatu, głupia Juliet nie dotarła z powodu pożaru i teraz ja. Powiedzmy, że na świecie jest jedna osoba, do której mógłbym wbić się w idiotycznym kostium i odegrać Szekspira przed grupą najmniej lubianych przeze mnie ludzi. Z biegiem okoliczności właśnie ta osoba była przy mnie w najbardziej niewłaściwej chwili. Louisa za niefart. No więc przeżyłam. To tak, gdybyś się o mnie martwiła. Wiem, że nie, ale łatwo nie było. Musiałam zapamiętać, co mam powiedzieć, dokąd iść i to, że... żeby nie pokazywać całej widowni wała. Oś się chyba tak średnio udało, bo przypomnę, teraz bym zedytował to, ale nie będę edytować odcinka, ale ten fragment, jak mówię, że to mam powiedzieć, no dobra. I nic się nie nauczyłem. Nie będę kłamać, byłam zajebista, jak już przywykłam do głupiego makijażu, oślepiających świata i po prostu dałem się wciągnąć. Widać w aktorstwie faktycznie chodzi o to, by zapomnieć o świecie i dać się porwać chwili. Jestem z Rachel, przychodzi mi to zaskakująco łatwo. Tam na scenie tworzyliśmy nową historię, o wiele lepszą, bo na koniec sobie uciekliśmy z wyspy i odpłynęliśmy w stronę słońca. Co ty na to, Szekspirze? Czy w realu będziemy również niesamowite? Czas pokaże. Chloe, Bart. Niesamowitości. Czas pokazał i nie w realu wcale nie jest jak na scenie. Jest o niebo lepiej. Bierzemy dziś w nocy, boom, żegnaj Arkadię, bo jedziemy do Nowego Jorku, krainy tłustej pizzy, hipsterskich blogerów i kogo to obchodzi. Ważne, że to nie Arkadia, bej. Nie od razu uwierzyłam Rachel, nie to, że jej nie ufam, ale zdarza jej się ulegać emocjom. Powiedzmy, że dzięki niej przestałam wątpić. Mam ci to narysować? Poszliśmy do łóżka? Nieważne, jak sobie wyobrażałeś robienie tego z Rachel Amber, wierz mi, w rzeczywistości jest gazillon razy lepiej. Gazillion. Patrzę się na chwilę do domu Rachel i ruszamy w drogę i odezwę się następnym razem. Już nie będę w Arcadia Bay, tak jak ty. Chloe, życie jest piękne. Coś miałem powiedzieć. Już nie pamiętam. Aha, wiesz, nie pojedziemy do Nowego Jorku. Skąd to wiem? Bo kazali nam wybrać dwie miejscowy i wątpię, żeby zrobili dwie miejscowy osobno. Ale jak zrobili? Szapoba. Ale zgaduję, że tam nie dojedziemy. Ale co się wydarzy w kolejnych odcinku, zobaczymy jutro, godzina 16, jak codziennie, bo odcinki są codziennie. Przypominam, łapki w górę, komentarze, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wpadajcie na Instagrama. Do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy, trzymajcie się ciepło. Cześć.